Dzień dobry wszystkim, z tej strony Melon. A oto długo, długo wyczekiwany odcinek niczym powrót owego teleturnieju, którym się dzisiaj zajmiemy. No i wszyscy wiedzą o co o jaki format chodzi. Chodzi oczywiście o awanturę o kasę. Polsat postanowił nas zaskoczyć. Chociaż nie do końca, bo Pomponik już informował wcześniej, już nawet nagrywałem o tym audiologa, kto nie widział będzie link w opisie że Polsat planuje reaktywację awantury o kasy. Plotki okazały się prawdziwe i od października, od początku października na antenie Polsatów w weekendy, w soboty i w niedzielę możemy oglądać reaktywowaną awanturę o kasę. Czy powrót się udał? O tym powiem właśnie w tym materiale, bowiem jest to seria, która no jest nieregularna, no bo nowych formatów albo reaktywowanych formatów polskiej e, telewizji po prostu jest niewiele. Więc ciężko cokolwiek nagrywać, a wydaje mi się, że retro-odcinki, tak jak chociażby odcinek kiedyś nagram o najlepszym z najlepszych, się nie do końca sprawdził, dlatego staram się nagrywać tylko o formatach, które są na bieżąco. Standardowo zapraszam na Discorda, link w przypiętym komentarzu, oraz wyjątkowo też zapraszam na grupę Awanturawka, też link będzie w opisie akurat. No to co, przechodzimy do moich plusów i minusów, czyli mojej opinii ogólnie o całym formacie, o całej reaktywacji formatu, nie o starej wersji, żebyśmy się rozumieli. Nie oceniam w ogóle tutaj starej wersji, mogę ją co najwyżej porównywać. No i pierwszy plus, nowe kategorie. Przyznam szczerze, że trochę się obawiałem tego, co to będzie, ale kategoria technologie czy popkultura okazały się kategoriami Ciekawymi, które urozmaicają trochę ten format. Tego brakowało oczywiście w starej wersji, no bo y, owe kategorie nie były dość popularne. Fajne jest y, też połączenie historii polskiej z historią powszechną w jedno, geografii, literatury, muzyki za klasyczną. Y, także to na pewno jest redukcja, ale myślę, że na plus, bo człowiek nie do końca się spodziewa y, tego pytania, które dostanie, bo w przypadku starej wersji Awantury o Kasę. No to była kategoria Historia Polski, bo wiadomo, że będzie pytanie o Historię Polski. Wow, logiczne, nie? A teraz y, mamy kategorię Historia, i to może być właściwie wszystko. Samo muzyka, chociaż z tego co wiem, muzyki na razie nie było, poza klasyczną, także czekam cały czas. Ogólnie problem trochę tkwi, właśnie w losowaniu, ale do minusów jeszcze dojdziemy. Także tak, popkultura i technologie to są dwie kategorie, które sprawdziły się jak najbardziej na plus, fajnie, że się pojawiły i nie, na, nie mam powodu by na nie narzekać. Plus numer dwa, złota skrzynka. Czarna skrzynka, czy jak to mówił Krzysztof Ibisz w poprzedniej wersji, czarna skrzynia, przeszła rebranding i została złotą skrzynką. Nie wiem czym to jest spowodowane, moja teoria jest taka, że... Chodzi o sponsora, Chodzi o lokowanie produktu. wydaje mi się, że Mennica Apartu, która jest sponsorem awantury Kasę, na tyle miała duże lobby w produkcji ATM grupy, że postanowili na jej część zrobić właśnie złotą skrzynię. Nieprzypadkowo w złotej skrzyni można trafić chociażby sztabkę złota, właśnie z Mennicy Apartu. Więc to nie są przypadki, raczej bym łączył tutaj kropki, Wiem, trochę zabrzmiałem jak jakiś szur, przepraszam, ale nie, nie to miałem na myśli. Poza tym zostały te stare dobre nagrody. Samochód osobowy, ogórek kiszony, złotówka, nagrody pieniężne, czyli 5-10 tysięcy. Ponoć jeszcze mają być skutery, ale na razie cichosza. Nie wiadomo czy one faktycznie są, póki co w nowej wersji ich jeszcze nie było. Pozostałe nagrody, o których wspomniałem są na pewno. Cieszy mnie to, że niczego że tej podstawy awantury o kasę nie wyrzucono, czyli cały czas są te takie nagrody trole, czyli właśnie ogórek kiszony i złotówka. No to są takie bardzo charakterystyczne dla tego formatu nagrody i cieszę się, że pozostały. Plus numer 3, kwoty startowe. Dobrze, że dostosowano się do dzisiejszych czasów i zwiększono kwoty startowe. Wiem, że niektórzy narzekają, że kwota 10 tysięcy jest za duża, ale uważam, że no na dzisiejsze czasy, jeżeli teleturni ma być atrakcyjny i ludzie chcą do niego chodzić, to te kwoty muszą być duże. 5 tysięcy, no to była fajna kwota, ale na 2002 rok, a nie na 2024 rok. Jakbyśmy walczyli o 30 tysięcy złotych łącznie w finale, no powiem szczerze, że no raczej by to nie przekonało ludzi na dłuższą metę, tak? No to jest już 30 tysięcy w samym pierwszym etapie, a więc wygranie jest 60 tysięcy złotych w jednym odcinku, a plus złota skrzynka. Także to są naprawdę ogromne kwoty, tylko milionerzy tak naprawdę dysponują większymi pieniędzmi i zaraz ja wiem, że ktoś się pojawi w komentarzu i powie ale postaw na milion, no ale postaw na milion, co tam wygrasz? 25 tysięcy tam wygrasz tak naprawdę. Nie przesadzajmy, proszę nie wspominać o tym teleturnieju, który już dawno powinien zlecieć z anteny. Kolejny plus prowadzący. Wiem, że pojawiało się kilka negatywnych zmianek o Krzysztofie i Biszu, natomiast ja uważam... Że z odcinka na odcinek Krzysztof i jest już na po powoli na tym poziomie starego Krzysztofa i Bisza z poprzedniej awantury o kasę, a to jest rekomendacja jak najbardziej na plus. Poza tym, szanuj Krzysztofa i Bisza swego, bo mogłeś mieć Filipa Heizera. Tak, były plotki o tym, że ponoć nowego awoka miał prowadzić Filip Heizer, bo Edward Miszczak ma jakąś ogromną słabość do tego człowieka, nie rozumiem dlaczego. Może jest jego biologicznym ojcem, kto to wie, nie wiem. No ale na szczęście Krzysztof Ibisz dalej prowadzi ten teleturniej, oby tak zostało. Pan Krzysztof jest w świetnej formie. No i co tu dalej rzec? Niech mu się wiedzie, dużo zdrówka. Wiem, że niedawno urodził mu się, urodziło mu się kolejne dziecko. Niestety płci nie pamiętam, więc nie chcę tutaj popełnić fopa. Dlatego mówię dziecko, bo to takie dość... Wygodne określenie w tym przypadku. Także, także tak, ja akurat prowadzenie Krzysztofa i Bisza lubię. Chociaż nie w każdym aspekcie mi się podoba. Kolejny plus licytacje. Mam wrażenie, że nowi uczestnicy dużo lepiej ogarniają licytacje. Choć nie zawsze, to jednak podoba mi się to, że wchodzą z, y, dużo pewniej do licytacji. Że to nie są takie trochę smutne licytacje na, na zasadzie rzuci 600, niebiescy 700, zieloni 800. Koniec. Nie, tu mamy walkę właściwie przy każdym pytaniu, w każdym odcinku była jakaś bardzo duża, potężna licytacja, gdzie ktoś mógł nawet zacząć od tysiaka, 1500, 3000. No to jest naprawdę bardzo duży plus, bo w starej wersji było bardzo dużo takich zachowawczych licytacji. Choć nie zawsze, no bo były takie pier pierwsze pytania, w których od razu wabank leciał. Co prawda etap wtedy bardzo szybko był wyjaśniony, ale no, jednak wolę te, tegoroczne licytacje. No i ostatni plus, wiele zostawionych rzeczy ze starej wersji. Kolory drużyn, kapitanowie jeden na jednego, nawiązanie do czarnej skrzyni, losujące koło, Ibis w stroju Neo z Matrixa, albo jak to woli księdza, togi mistrzów, podpowiedź, ciekawostki pod nową nazwą, chociaż tutaj jest akurat mankament, który mi się nie podoba, czyli to, że nie ma tej kategorii w finale nie wiem gdzie czemu. Nie rozumiem tego. W pewnym sensie trochę muzyka, chociaż ona jest zmieniona, to jest trochę nawiązań, ale nie jestem jej jakimś wielkim fanem. Ale jest trochę, ale jest troszkę pozostawiona ze starej wersji muzyka. Hmm, czy coś jeszcze zostawionego jest? No oczywiście wędkarstwo, kategorii ogólnie. I to w sumie chyba tyle. Przejdźmy niestety do łyżek dziegciu, a tych jest dość sporo, niestety. One są co prawda bardziej precyzyjne i szczegółowe, ale dla takiego frika teleturniewego, jakim niewątpliwie jestem, kolou w oczy. Pierwszy minus, brak paska losowania. To jest właśnie jeden z aspektów realizacyjnych, aniżeli tych faktycznie w grze. Poprzednia wersja miała pasek losowania i było wiadome co się wylosuje na kole. Ta tego paska nie ma. Poza tym przydałby się nie tylko pod tym aspektem, żeby obserwować co się wylosuje na kole, ale też pod to, żeby wiedzieć ile pytań zostało do końca. Także tutaj trochę mnie to drażni, bo nie jest to według mnie trudne, zważając na rolę montażystów telewizyjnych. Sądzę, że taki pasek to jest kwestia krótkiego czasu pracy akurat. To jest, to jest szkopuł, ale ważny. Kolejny minus. Nierówny poziom pytań. Na to cierpiała też stara awantura o kasę. Bardzo tego nie lubię i nadal cierpi na to nowa awantura o kasę. Czyli te pytania są bardzo nierównomierne, bo z jednej strony to pytanie matematyczne. Bardzo duża pula, a dostaje się pytanie o wołkę i szynkę, które nawet nie jest według mnie pytaniem matematycznym i mówię to jako absolutny osioł z matematyki. Tylko to było pytanie na czytanie ze zrozumieniem. To, że Drużyna Mistrzowska źle odpowiedziała na to pytanie, no to już jest ich problem. Zostali memami niewątpliwie. Natomiast, no. Z drugiej strony na przykład było pytanie o pierwszego o tam chyba mistrza polski kobiet w piłce nożnej w, w Polsce właśnie o mistrza polski. no To pytanie było niewątpliwie killerem. I to jest właśnie problem Awantury o Kasę, że te pytania raz to jest poziom pierwszego etapu jednego z dziesięciu, a raz to jest poziom wielkiej gry i pytania za 40 tysięcy złotych, które ma gwarantować ci zwycięstwo w całym programie. No, myślę, że pytania powinny być mimo wszystko uzależnione trochę od puli, pyty, od puli, która była w licytacji. Nie zawsze tak będzie, rozumiem to. No, ale jest to pewien taki problem tego formatu, który nie do końca jest uleczony i wydaje mi się, że chyba się go nie da uleczyć do, w pełni. Kolejny minus, sprzedaż podpowiedzi. No te podpowiedzi są nierówne, nierówno sprzedawane, że trochę te kwoty są zaniżone. Mam wrażenie, że Krzysztof Ibisz w pierwszych odcinkach teleturnieju nie do końca wiedział z czym to się je. W sensie nawet nie chodzi o to, że to były pierwsze odcinki reaktywacji i tak dalej, ale trochę Krzysztof Ibisz zatrzymał się w czasach starych kwot startowych, kwot startowych i sprzedawał podpowiedzi raczej na podstawie proporcji starej wersji aniżeli nowej. Jak będzie w dalszej perspektywie? No, mam nadzieję, że lepiej. Trochę było już lepiej w ostatnich tam dwóch tygodniach, ale nadal jest to do poprawy, myślę. Kolejny minus 1 na 1. No, 1 na 1 został skopany całkowicie. Nie dość, że nie ma muzyki. A jeżeli jest, to jest jakaś. No, czuję się, jakby to była muzyczka ze stoka. Przepraszam bardzo. To po pierwsze. Po drugie. Kwoty 500 zł, no były 500 zł to brano już w poprzedniej wersji. Teraz jest 500 nabrane na samą licytację, no to powinno być albo 1000, albo 1500 nawet brane na pytanie jeden na jednego. Bo wtedy ta rywalizacja ma sens, a tak, jeden na jednego jest takim zbędnym, trochę, jest trochę zbędnym takim aspektem tego teleturnieju w tym momencie. I szkoda, że ATM grupa czy reżyser Konrad Smuga kieprzył po całości jeden na jednego, no nie bójmy się mówić tego. Ławka rezerwowych też nie wygląda najlepiej. No ogólnie nie podoba mi się w nowej wersji 1 na 1. Jest zdecydowanie do wymiany. Kolejny minus, liberalizacja odpowiedzi. No tutaj kazus Wisławy Szymborskiej się kłania. Kto wie ten wie? No bo było ostatnie pytanie o cytat, z nic dwa razy się nie zdarza, nic dwa razy się ten wiersz nazywa, ale no bo nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny bodajże jakoś tak to leciało teraz hehe he. No i odpowiedź była Wiesława Szymborska No i szkopu w tym, że to nie była poprawna odpowiedź Ponieważ Szymborska ma na imię Wisława Można było też uznać ewentualnie imię Maria Ponieważ też to miała takie imię Nie miała na imię Wiesława no niestety Krzysztof Ibisz postanowił uznać tę odpowiedź. Krzysztof Ibisz wyjaśniał potem na Instagramie to, że on, że Wisława Szymborska sama nie miałaby problemu z uznaniem odpowiedzi itd. i tak dalej. No i okej, okay, ja naprawdę staram się rozumieć te linie obrony. Natomiast nie powinno tak być w teleturniejach, które skupiają się na wiedzy. Bo... To jest troszkę takie... pójście na łatwiznę, może trochę? To jest takie wykorzystywanie kruczków prawnych w następnym razie, bo jeżeli jakiś zawodnik będzie sprytny i zobaczy pytanie o imię i nazwisko, i zobaczy na przykład, znaczy nie będzie podane nawet konkretnie, że chodzi o imię i nazwisko, bo wtedy byłoby źle, bo to z pytania już by wynikało, tylko będzie to zadane pytanie w stylu właśnie Szymborskiej, o Szymborskiej, to ten uczestnik może specjalnie podawać złe imię cały czas, bo wie, że produkcja i tak mu uzna odpowiedź. Na dłuższą metę to się nie sprawdzi, drogi Polsacie i drogi ATM. -ie. Także radzę szybko zmienić tę zasadę w regulaminie teleturnieju, bo doprowadzacie do tego, że uczestnicy na własne życzenie będą udzielać niepoprawnych odpowiedzi, wiedząc, że produkcja i sam prowadzący uzna te odpowiedzi. Kolejny minus. Przejmowana kwota z finału. Chodzi konkretnie o to, że jeżeli drużyna nie odpowie na wabank, a przegra oczywiście ten odcinek, to drużyna zwycięska przyjmuje kwotę tej drużyny. Szczerze mówiąc, nie rozumiem tej decyzji, bo to jest taki trochę prezent za darmo. Znaczy, prezenty generalnie są za darmo, ale to jest taki niesłuszny prezent. Absolutnie niepotrzebny. Nie rozumiem tej decyzji. Ale to szczególik. On nie wpływa jakoś bardzo na tę grę. Drużyna zwycięska może się tylko cieszyć z większej ilości pieniędzy. Ja osobiście uważam, że to jest takie trochę nagradzanie za nic. Zmiana pozycji. Kolejny minus. Trochę nie rozumiem tego, żeby w nowej wersji mistrzowie i drużyna zwycięska siedziały naprzeciw siebie. Witam z przyszłości. Chciałem powiedzieć oczywiście, że chodziło mi o to, że drużyny siedzą obok siebie, a nie naprzeciw. Pozdrawiam. Dużo bardziej wolałem ten podział właśnie w starym awoku, czyli że niebiescy są tam, mistrzowie są tam. Wiem, że aktualne ławki, loże, jak zwał, tak zwał, pozwalają na więcej niż we wrocławskiej wersji, ale trochę mi się to gryzie jednak. Nieładne to jest, nie podoba mi się. Eee, no i ostatni minus, on wpływa na grę, słaby poziom mistrzów. Pierwsza drużyna mistrzowska z panem Robertem, który grał w roku 2002. Dawała sobie dość dobrze radę, ona bardzo dobrze ogarniała licytację, Wiedza zabywała na różnym poziomie, ale powiedziałbym, że raczej na plus. No ale im dalej w lasci mistrzowie są coraz gorsi. Druga drużyna mistrzowska miała trochę szczęścia, ale na szczęście, przepraszam za powtórkę, dwa razy, się, dwa razy na loży, w loży byli. Następna drużyna to była drużyna takich wyjadaczy teleturniejowych i oni byli trzy programy. Więc okej. Okay. No ale już na przykład drużyna pani dentystki, bardzo słaba drużyna. Następna drużyna, która jak pokonała, też bardzo słaba drużyna. I szczerze mówiąc, patrząc po drużynie niebieskich, też nie wróżę jakiegoś długiego pobytu w loży mistrzowskiej. Produkcja Awanturo nie ma na to wpływu. Jest to szczegół, którego zmienić się nie da. Ale zwracam na niego uwagę, bo trochę... Słabo się patrzy na format, w którym drużyna mistrzów odpada już po pierwszym swoim programie w wspomnianej loży. I wymieniamy tych mistrzów jak rękawiczki. Szkoda, w tym slocie już się nie spodziewamy żadnych wyjadaczy, no bo zostało chyba 6 odcinków, albo 8? Już teraz nie pamiętam, ale no generalnie na początku grudnia kończymy ten sezon, pierwsza awantura o kasę. Czy będzie drugi? Mam nadzieję, że tak, mimo wszystko, bo fajnie się to ogląda. Także tyle jeśli chodzi o minusy. No i co? I czas po, y, dotrzeć do podsumowania owego formatu, zwanego szerzej jako Awantura o Kasę, w Nowej Zelandii, zwanego jako Cash Battle. Podsumowanie jest następujące: Nowa wersja ma wiele mankamentów, z którymi nierówno walczy, ale reaktywacja mimo wszystko się udała. Tak, uważam, że reaktywacja Awantura o Kasę ogląda się przyjemnie. I dużo lepiej wygląda ona niż najnowsza, już nie taka nowa, reaktywacja milionerów z 2017 roku. Co prawda o milionerach do tej pory nie nagrałem odcinka i chyba to się nie wydarzy. Chociaż nie wiem, zobaczę, może się w końcu skuszę. Napiszcie, czy chcielibyście po tych siedmiu latach w końcu moją opinię o milionerach. Jeżeli tak, to chyba się zmuszę. Chyba się zmotywuję w końcu i nagram kilka słów o hubertowym formacie. Co do awantury o kasę, wierzę, że te poprawki będą naniesione w drugim sezonie, o ile o takowego dojdzie, ale sądzę, że po oglądalności ten drugi sezon będzie. Jest zbyt duży hype na awanturę o kasę w tym momencie, czy to w mediach społecznościowych, czy nawet w oglądalności, chociaż ta różnie z nią bywa, ale no jeżeli awantura o kasę robiła w niedzielę po milion, no to powinna zostać. No i chyba nic więcej do dodania nie mam. Piszcie komentarze, co wy sądzicie o reaktywacji awantury o kasę. Bardzo chętnie wejdę z wami w polemikę. Tak jak wspomniałem, zapraszam na melonawkę, grupę awanturawkę. No i co pozostaje mi wierzyć, że dobrze się bawiliście słuchając tego filmu albo oglądając w Zależności. To by było na tyle. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz. Do usłyszenia. Cześć!